Michał, po 4,5-letniej przerwie znów na startowej 13. Jak bardzo zmieniła się od strony ludzkiej szatnia numer 10? No, troszkę się zmieniła, szczerze powiem. Dużo młodzieży jest cały czas. Może tak z 5-6 osób zostało, a tak naprawdę no, to same nowe twarze, także musimy się poznać. Odchodziłeś w piłkarskiej sile wieku, wracasz już z trójką z przodu, z bagażem doświadczeń pierwszej i drugoligowych. No zgadza się, dopiero trójeczka wpadła, także to dopiero początek. No ale tak, no, trochę czasu minęło, ale bardzo się cieszę, że wróciłem i mam nadzieję, że tu chłopakom pomogę w osiągnięciu naszych celów. Jak się na ten moment odnajdujesz piłkarsko wśród rekordzistów, znacznie odmłodzonych, odmienionych? No odnajduję się jeszcze jako taku, że tak powiem. Powiedzmy sobie szczerze, że ostatnie moje zespoły, w których grałem, nie przykładali takiej uwagi do grania w piłkę cały czas z ziemią i akcji kombinacyjnych od tyłu, więc tak naprawdę muszę się nauczyć tego modelu gry i jeszcze się dobrze wprowadzić, poznać też chłopaków i pod względem piłkarskim. No i w sumie tyle. No. Powodzenia za to. Dziękuję bardzo. Michał, wiesz już, jak strzela się bramki rekordowi, prawda? No tak, udało się w tamtej rundzie jesiennej strzelić dwie bramki, ale no, uważam, że to nie tylko o to chodzi, żeby jakimś klubowi strzelać, tylko gdzieś, żeby to w każdym meczu wychodziło. No i dzisiaj też się udało, więc mam nadzieję, że w kolejnych też będzie tak samo. Dobrze świadczy o twojej sportowej ambicji przejście z Gwarka Tarnowskiej Góry do rekordu, do zespołu, który ma jasno określony cel na wiosnę. Na pewno, no cieszę się, że tutaj dołączyłem, bo klub gra o coś, jesteśmy teraz na trzecim miejscu, więc ten awans gdzieś się stali w zasięgu. W Tarnowskich Górach już powiedzmy pewnie byłby ten środek tabeli zapewniony i gralibyśmy no tak naprawdę o własne jedynie ambicje, więc tak jak mówię, fajnie, że jest cel, na pewno gra się wtedy lepiej i lepiej się gdzieś trenuje w tym okresie przygotowawczym. Ale masz świadomość tego, że kibice rekordu, sympatycy biało-zielonych będą cię porównywać, przynajmniej na początkowym etapie rundy rewanżowej do poprzednika na tej pozycji, Marcina Wróbla. Myślę, że też nie bez przyczyny, bo jesteśmy gdzieś pewnie podobnym typem napastnika, podobne warunki fizyczne, więc no, myślę, że mogę się cieszyć z tego, no bo Marcin strzelił jednak więcej bramek w tej rundzie niż ja, więc tak jak mówię, no, mam nadzieję, że tutaj dołączając też będę mógł pokazać się z dobrej strony i gdzieś polepszyć ten swój wynik bramkowy. W Stali Stalowa Wola miałeś okoliczność poznać Daniela Siderskiego. Grywaliście we dwójkę? Tak, z Danielem znamy się właśnie od Stalowej Woli i mamy bardzo dobry kontakt od tamtego czasu. Też mieliśmy kontakt, jak ja byłem w Tarnowskich Górach, Daniel tutaj dołączył do rekordu. Widywaliśmy się gdzieś tam poza boiskiem, więc no, bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu gdzieś tam razem. Mamy tak samo w szatni, rozumiemy się tak samo jak na boisku, więc mam nadzieję, że może jeśli trener będzie miał taką wizję, no to zagramy we dwóch na pozycji napastnika. Zatem powodzenia wśród biało-zielonych. Dziękuję bardzo.